Jeżeli nie wiedzieliście, co działo się w Wielkiej Brytanii, to nie będę wyjaśniał tego tutaj. Po prostu wyobraźcie sobie pociąg, wypełniony klaunami i ładunkami wybuchowymi, wylatujący z torów i wpadający w już płonący pożar śmieci, który został podpalony przez pacjentów szpitala psychiatrycznego, poza ich obiektem, dla ludzi, którzy są kryminalnie głupi. Człowieku, opuściłem ten kraj 3 lata temu. To było bardzo gorzkie. Naprawdę. Nie chciałem opuścić go w taki sposób, jaki opuściłem. Ale to był 2021. To wtedy, kiedy ludzie tacy jak ja, którzy są powiedzmy organiczni, nie chcieli brać pewnych rzeczy. Byliśmy masywnie zagrożeni i było mówione, że mogą powstrzymać ludzi od podróżowania. Ich zatrzymać, więc byłem jak, dobra, będę musiał opuścić teraz. Zubi urodził się w Wielkiej Brytanii. Jego rodzina spędziła trochę czasu w Arabii Saudyjskiej, kiedy był młodszy. Uzyskał wykształcenie z Uniwersytetu Oksfordzkiego, ale zdecydował się odejść kilka lat temu, ponieważ widział, gdzie zmierzają rzeczy. Spoza torów. Więc tak, kocham Wielką Brytanię na wiele sposobów. Jest to wielu ludzi, których kocham. Ale kraj naprawdę jest w złej trajektorii. Mówienie tego nie daje mi żadnej radości. Jestem optymistą z natury. I mogę powiedzieć, że rzeczy nie są aż tak bardzo złe, jak pokazują na mediach społecznościowych. Ale te rzeczy nie idą w pozytywnym kierunku. Żadne znaków nie są dobre. Zawsze przykładajcie uwagę do trajektorii. Jeżeli twój kraj jest gorszy tego roku, niż był poprzedniego, jeżeli był gorszy poprzedniego roku od tego, jaki był rok wcześniej, jeżeli był gorszy rok wcześniej niż 5 lat wcześniej i gorszy 5 lat wcześniej niż 10 lat wcześniej, to gdzie myślisz, że będzie następnego roku? I rok później. I rok później. I 20 lat w przyszłość. Ludzie są bardzo... Spędziłem wiele czasu w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie są bardzo zatroskani o USA, tak samo jak reszta świata. Ale myślę, że może z powodu rozmiaru i skali i bogactwa i różnorodności narodu to jest bardziej mniej kruchy. Podczas gdy w Wielkiej Brytanii to jest tak, że jeżeli to wszystko się zawali, to naprawdę się zawali. Nie ma żadnego Teksasu, do którego możesz się przeprowadzić, ani Florydy. Że jak w Stanach jest, w Kalifornii może się pogorszyć, ale możesz pójść gdzieś indziej bez opuszczenia całego narodu. Masz 49 innych opcji, podczas gdy tutaj to jest jak... Uczciwy punkt. Stany są na tyle duże i na tyle politycznie i ekonomicznie zróżnicowane, że jeżeli nie podać się trend w jednym obszarze, możesz przejść do innego obszaru. Wielka Brytania jest jak to do pewnego stopnia, gdzie są lepsze i gorsze obszary, ale ponieważ jest to o wiele mniejsze, to lepsze obszary mogą być pochłonięte o wiele szybciej. Teraz bardzo ekstremalnie ważne pytanie i absolutnie poprawna odpowiedź. Jak myślisz, że potoczą się rzeczy? Chcesz, żebym dał najbardziej szczerą odpowiedź? Tak, mów. Powróć do Chrystusa, człowieku. Amen. Powróć do Chrystusa i tradycji. Ludzie potrzebują wiary. Mów, co chcesz o chrześcijaństwie. Ale przez 2000 lat chrześcijaństwa trendem było ciągłe polepszanie. Nieważne, jakie były problemy, nieważne, jakie były nieporozumienia czy wojny, ludzie ciągle sprawiali, że społeczeństwa stawały się lepsze. W każdym momencie możecie się rozejrzeć i znaleźć najróżniejsze rodzaje problemów. Ale 50 lat później rzeczy stały się lepsze. 50 lat potem rzeczy wciąż będą lepsze. Autentyczny progres był w jakiś sposób wbudowany w system. Potem, w naszych czasach życia, stało się bardzo fajne, to było odwrócić się od chrześcijaństwa. Każdy natychmiast stał się całkowicie obłąkany i zachodnia cywilizacja zaczęła upadać od wewnątrz. Ludzie są jak... Ludzie jakkolwiek, niezależnie czy uznają się za chrześcijan czy nie. Wiecie, Richard Dawkins kilka tygodni temu widzieliście ten popularny klip, gdzie on narzekał na to, jak kościoły i katedry są przemieniane na meczety lub w cokolwiek innego. I on mówi, o, lubię katedry. I to jak człowieku, ty spędziłeś swoją całą karierę. On spędził swoją całą karierę pod złudzeniem, że jeżeli tylko uda mu się przekonać miliony ludzi, by odwrócili się od chrześcijaństwa, społeczeństwo stanie się bardziej racjonalne, bardziej naukowe, bardziej cnotliwe. Jak to działa dla każdego? Spędziłeś swoją całą karierę. Nie ma próżni. Nie ma możliwości. Coś musi to zastąpić.
Nie da się po prostu wyrzucić religijność ludzi, tak, że oni po prostu nie wierzą w nic. Nie. Będą wierzyć w państwo, będą wierzyć w politykę, będą wierzyć w lewicowość, w feminizm, jakikolwiek izm czy schizm, ale to nigdy nie będzie neutralne. I myślę, że coraz więcej ludzi zaczyna to widzieć. Ale w najgłębszym poziomie. Myślę, że to jest to, czego nam potrzeba. Pozbądź się chrześcijaństwa, a coś się zastąpi. Przeciwnie do złudzenia nowych ateistów, to nie będzie nauka. Będzie to nieskończony szyk czasowych ładunków wybuchowych. Ale Zubi ma pytanie dla Karla i Calvina. Czy mogę was zadać pytanie? Tak, oczywiście. To jest, może o tym nie myśleliście. Nie chcę skierować was na żaden kierunek. Jestem po prostu ciekawy, jaka jest wasza linia. Co dla was by sprawiło, że opuścilibyście Wielką Brytanię? Jak źle musiałoby być, by być jak, wiecie co, biorę siebie i swoją rodzinę i idziemy gdzieś indziej. Jak źle musiałoby być? Jak zła stała się Wielka Brytania, że teraz pytaniem pośród Brytyjczyków jest, w jakim momencie uznamy cały naród za straconą sprawę i po prostu wyjdziemy? Mamy dwie odpowiedzi, które są dwoma głównymi odpowiedziami, które mogą być dane. To znaczy dla mnie osobiście, to musiałoby być bezpośrednie zagrożenie dla moich dzieci. Wtedy prawdopodobnie odesłałbym ich gdzieś indziej. Ale ja sam chcę zostać. Próbować rozwiązać problem. Okej. Carl Benjamin będzie kontynuował walkę o Wielką Brytanię. Nieważne co. Upewni się, że jego dzieci są bezpieczne w jakimś miejscu. Ale cokolwiek się stanie, on nie wychodzi. Jeszcze o tym publicznie nie powiedziałem, ale ja już opuszczam. Będę mówił o tym na mojej krucjacie zdrowego rozsądku, 3 po południu. Tak, opuszczam Wielką Brytanię. Kocham ten kraj, ale nie czuję się to już dłużej bezpiecznie. Calvin Robinson już odchodzi. On już dłużej nie czuje się bezpiecznie w swoim własnym kraju. I on ma przez to na myśli, że on nawet nie czuje się bezpiecznie wobec rządu. W innej części dyskusji mówi, że po tym jak wyszedł z samolotu, po podróży nie tak dawno temu, obawiał się, że policja aresztuje go na lotnisku za coś, co mógłby powiedzieć na mediach społecznościowych. Kto chce żyć w kraju, w którym twój własny rząd kładzie cel na twoje plecy? Wiem, że jest wielu ludzi, którzy zgodzą się tutaj z Carlem Benjaminem, a inni zgodzą się z Calvinem Robinsonem. Ja mówię, że obaj mają rację. To po prostu zależy od tego, za czym jesteś naprawdę. Są ludzie, którzy muszą walczyć za swój kraj. Nieważne, co się dzieje. I są ludzie, którzy muszą powiedzieć, to jest to, co chcę osiągnąć w moim życiu. I nie myślę, że mogę tutaj to osiągnąć. Więc odchodzę. To jest to, co zrobił Zubi. Ale niezależnie, czy jesteś w drużynie, zostań i walcz, czy w drużynie, wydostań się, póki jeszcze możesz, jest jedna rzecz, w której każdy z kroplą zdrowego rozsądku się zgodzi. Jeżeli nie nastąpi masywne chrześcijańskie przebudzenie w Wielkiej Brytanii, to Amerykanie będą musieli zacząć robić miejsce dla o wiele większej ilości pielgrzymów.